Proszę Państwa, ja na wstępie chciałbym tylko tak wspomnieć to, co napisał Żabko Potopowicz, że polska emigracja do Brazylii w początkach składała się następująco. 95% to byli chłopi, którzy pragnieli mieć dostęp do ziemi i być wolnymi, nie podlegać swojemu panu. 3,5% to byli rzemieślnicy i rolnicy, i robotnicy. 1% to byli handlowcy i przemysłowcy. I zaledwie 0,5% to była inteligencja. Nie chciałbym mówić o okresie międzywojennym, bo to jest smutne dla Polski. Kiedy był wyż demograficzny, to rząd zorganizował towarzystwo kolonizacyjne i przykładowo kupił 50 tysięcy hektarów ziemi w Espírito Santo, gdzie miał osiedlić na 50 tysiącach hektarów 8 tysięcy osób, ale wybuch wojny światowej spowodował przerwanie tej emigracji. Ja starałem się, jeżdżąc, odwiedzając tych Polaków, osoby polskiego pochodzenia na większe uroczystości polonijne, odwiedzać tak zwane stare kolonie, które w 1928 i w 1930 odwiedził współzałożyciel zgromadzenia ojciec Ignacy Posadzy, który napisał książkę Drogą Pielgrzymów. W zeszłym roku myśmy ją przetłumaczyli na język portugalski z okazji 60-lecia pobytu wśród Brazylijczyków i wśród Poloniuszów. Najwięcej przybyło taka duża grupa ludzi po II wojnie światowej. Była to w większości inteligencja, która odnowiła ducha polonijnego, który z powodów politycznych zanikał, ponieważ prawo Getulio Vargasa wprowadzało prawa nacjonalizacyjne. Potem sytuacja nasza tutaj spowodowały 50 lat przerwy. Nie mieliśmy kontaktów. Dopiero okres otwarcia się tu w Polsce na nową rzeczywistość polonijną, w Brazylii zmiana i nowa konstytucja w 1988 wprowadziły to, że nasze społeczeństwa zaczęły się zbliżać i Brazylijczycy polskiego pochodzenia zaczęli się interesować coraz bardziej swoim krajem, z którego wyszli przodkowie. Więc po II wojnie światowej byli żołnierze sił zbrojnych na Zachodzie i byli więźniowie obozów koncentracyjnych zasilili wspólnoty polonijne w dużych miastach, takich jak Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo i Porto Alegre. Późniejszy okres, do dzisiaj, mamy mniejszy dopływ Polaków do Brazylii, ale mamy za to tworzenie się nowej rzeczywistości, małżeństwa mieszane. Brazylijczyk zakochał się w Polsce i się pobrali, mieszkają tam, czy odwrotnie, Brazylijka zakochała się w Polaku i mieszkają tam, albo przyjechali tutaj do Polski. Chcę powiedzieć, że nawet pobieżne spojrzenie na sytuację Polonii, emigracji polskiej w Brazylii, przynagla nas tak, żebyśmy dostrzegli taką grupę nietypową, bo pamiętam moje dyskusje z profesor Marią Paradowską, która też się Polonią interesowała, już świętej pamięci. Ja jej mówiłem, że ja jestem emigrantem, a ona mi mówiła, nie, ksiądz jako pracujący wśród emigrantów i ich potomków nie może być emigrantem. Mówię, kim jest? Jestem Polakiem, ale jestem na emigracji ze względu na Poloniuszów. Pisał w 1960 roku ksiądz Wojciech Sojka, tam w Brazylii nazywamy ich misjonarzami, a oni tu w Polsce są nazywani Wincentynami tam, a tu są misjonarze. I on pracował w Brazylii przez parę lat, potem wyemigrował do Ameryki Północnej i napisał tak. O pionierach duszpasterstwa polskiego w Brazylii czyta się rzadko i mało, a poza Brazylią chyba nic. Upłynęło blisko 60 lat od napisania tych słów i z mojej skromnej pozycji obserwatora mogę powiedzieć, że pod tym względem nie zmieniło się prawie nic. Skromnie mówię, napisałem dwie książki na temat w służbie nie tylko rodakom, została też przetłumaczona na portugalski, i w służbie Boga i Polonii poświęcone 40 lat, czyli 20 lat temu, służbie Towarzystwa Chrystusowego dla Poloniuszów i Brazylijczyków.
Uważam zatem, że warto poświęcić trochę uwagi tej charakterystycznej historii emigrantów, czyli misjonarzom i misjonarkom, którzy przybyli do Brazylii ze względu na emigrantów polskich. Polscy duchowni, którzy dotarli do Brazylii w pierwszym okresie, należeli do duchowieństwa diecezjalnego. Większość z nich to byli tak zwani eks-zakonnicy. Wiadomo, że caryca Katarzyna zamknęła wszystkie zakony, zgromadzenia zakonne, potem za jej przykładem poszły Prusy i księża, którzy byli zakonnikami, nie chcieli pracować w Polsce, więc słysząc, że Polacy wyjeżdżają do Brazylii, udali się do tamtego kraju. Za jednego z pierwszych duchownych, którzy znaleźli się w Brazylii, należy uważać księdza Wojciecha Męcińskiego, jezuitę, który udawał się do Japonii, ale wiatry zdmuchnęły statek, także wylądował w Pernambuco i czekając na inny statek, żeby popłynąć do Japonii, zrobił mapę dzisiejszego stanu Pernambuco i według profesor Marii Paradowskiej ta mapa powinna się znajdować w domu generalnym jezuitów w Rzymie. W przyszłości zginął jako męczennik w Japonii, mając tylko 42 lata. Innym z dużych, z wpływowych polskich księży, ja uważam, to był ksiądz Antoni Zieliński, zaprzyjaźniony z księciem Maksymilianem. Po powstaniu w 1863 wyemigrował do Meksyku i dowiadując się, że w Brazylii są Polacy i nie mają księdza, więc przyjechał do Brazylii, a ponieważ był przyjacielem zięcia Piotra II, Comte de Dieu, czyli francuskiego pochodzenia, i poznawszy się z tak zwanym ojcem emigracji polskiej w Brazylii, Saporskim, przyczyniał się do tego, że sprowadzano Polaków, bo mówiąc, że jest dużo ziemi, że cesarz daje 25 albo 30 hektarów, ale im nie wytłumaczono tym ludziom, że to są bory, że trzeba je wykarczować, dopiero potem zacząć uprawiać ziemię. Ksiądz Jan Pitoń, który był rektorem Polskiej Misji Katolickiej, jeździł po Brazylii, odwiedzał muzea i archiwa brazylijskie, wspólnoty spolonijne i według niego temu mamy opracowanie, ja nie będę wymieniał nazwisk tych księży, opracował obecność polskich księży od 1865 do 1970 roku. Po skończeniu posiedzenia naszej rady ja chcę pojechać do Krakowa, ponieważ na Uniwersytecie Jagiellońskim zbiory księdza Pitonia znajdują się na UJ-cie. A moim teraz pragnieniem jest zająć się napisaniem historii Polonii w Porto Alegre, która jest kompletnie inna od Polonii, którą poznałem pracując w Rio de Janeiro, czy Polonii w Rio, czy nawet w Curitibie. Dlatego też uważam, że Polonia w Porto Alegre, czyli na samym południu, jest godna uwagi. Ponadto jest ciekawy apel, jaki emigranci z Brazylii wołali o polskiego księdza. Przykładowo, przegląd emigracyjny wychodzący we Lwowie zamieścił list wysłany 15 marca 1893 roku São Mateus do Sul, to jest 170 km na południe od Curitiby, przez Antoniego Zdzisława Bodziaka, który potem utworzył batalion Polaków, który walczył w rewolucji francuskiej, w brazylijskiej. I Bodziak pisał tak. O wysłanie księdza tak w imieniu kolonistów, jak i własnym usilnie proszę wielmożnego pana się postarać. Gdy ksiądz dobry jest prawdziwym fundamentem i murem dla naszego ludu wiejskiego. W São Mateus kolonijni jeszcze się trzymają łącznie, bo przynajmniej jest nas trzech kupców Polaków, co jeszcze podtrzymujemy ich jakkolwiek. Ale inne kolonie cierpią bardzo wiele, bo są zupełnie same, sobie pozostawione bez wszelkiej inteligencji, tak świeckiej, jak i duchownej. Wobec sytuacji przedstawionej przez jednego z emigrantów w przeglądzie emigracyjnym, a który potem został przedrukowany w Gazecie Polskiej w Brazylii, który tygodnik wychodził w Curitibie, fragment pod tytułem Nasze stanowisko został opublikowany w 1893 roku. Wyjątek brzmi następująco. Na ziemi brazylijskiej osiadło kilkadziesiąt tysięcy Polaków, którzy bez wyjątku należą do Kościoła katolickiego.
A jednak w Brazylii wśród katolików po macoszemu bywają traktowani. Ludność polska na wskroś katolicka do kościoła i obrządków jest przyzwyczajona, dzisiaj pozbawiona tego, co człowieka najzewnętrznym sposobem pociąga do Boga, pozbawiona środków prowadzących do zbawienia, pozostaje w niebezpieczeństwie utraty wiary, a przez to i narodowości swojej. Wiemy dobrze, że Polak wyzuty z wiary wyzuwa się i z poczucia swej narodowości, a takich wypadków mamy tu wiele. Kilka kapłanów polskich znajdujących się tutaj do obsługi duchowej nie wystarczą na cały kraj. W kapłanach polskich i w rytuale kościelnym tylko obrona ludności naszej obecnie, bo szkoły polskie, których tu mamy, jest mała liczba i jest niewystarczająca. Według świętej pamięci, no zmarł niestety bardzo szybko, profesor Rój Wachowicz, z którym żeśmy się kontaktowali, więc on obliczał, że w początkach osiedlania się Polaków było zaledwie 20 księży byłych zakonników. Niektórzy z nich docierali do kolonii w Borach. Ludzie spotkali księdza po 10 latach i nieraz dochodziło do walki pomiędzy poszczególnymi koloniami o księdza, bo jedna kolonia chciała i druga kolonia chciała. Księdza się nie da podzielić, bo jest jedną osobą. Pierwszym zakonem, który przybył do Brazylii w usyłku XIX wieku, było Zgromadzenie Słowa Bożego. To są werbiści, to jest zgromadzenie międzynarodowe, ale kiedy dowiedzieli się, że są Polacy, więc rozpoczęli pracę w Curitibie, konkretnie w São José dos Pinhais, parafia, która się ciągnęła na przestrzeni 50 kilometrów. Proszę sobie wyobrazić wędrówki na grzbiecie osła, konia czy pieszo. Nie wiem, jak ci ludzie docierali do tych kolonii. Przypuszczam, że jakieś kompasy mieli albo coś. Bo kiedyś jakoś prowincja, jechałem z Curitiby do Rio Grande do Sul i 100 kilometrów na południe od Curitiby jest takie miasteczko Palmeira. To była pierwsza parafia. To ksiądz na koniu dojeżdżał do ostatniego siedliska polskiego ponad 250 kilometrów lasami. Nieraz w deszczu, w upale i tak dalej. Proszę nie zapominać, że jeszcze przyjeżdżali z Polski w sutannach bawełnianych i to były dosyć utrudniające także prace. Następnym zgromadzeniem, które przyjechało na zaproszenie biskupa Curitiby José de Camargo Barros, byli księża wincentyni, czy misjonarze, przybyli w 1903 roku. Chciałbym w tym miejscu odnotować następujący fakt. Pierwszy biskup diecezji Curitiby, José de Camargo Barros, już cytowany, we wzruszającym piśmie do biskupa przemyskiego prosił na Boga o przynajmniej 10 księży, gdyż jak pisał, tylko polski duszpasterz może zapewnić należytą opiekę polskiemu wychodźcy. Z upływem czasu zaczęły docierać do Brazylii również inne zgromadzenia zakonne. Myśmy przybyli, no, ja uważam, 30 lat za późno, bo dopiero w 1958 roku. Trzeba zaznaczyć, że księża z Polski pełnili nie tylko zadania wypływające z ich powołania religijnego, ale także wspierali emigrantów różnorodnymi poradami, nieśli duchowe pocieszenie, jak również przyczyniali się do powstawania, oprócz obiektów sakralnych, także pierwszych szkół i bibliotek wędrownych. W razie potrzeby polski duchowny niósł naszym osadnikom pomoc lekarską, gospodarczą czy prawną. Według wspomnianej profesor Marii Paradowskiej, szeroki zakres działalności przede wszystkim duszpasterskiej, a także oświatowej i w wielu innych dziedzinach, miał ogromne znaczenie dla osadników polskich i dla całego społeczeństwa kraju i ich zamieszkania. Dodam jeszcze tylko tak prywatnie, że biskup wspomniany przeze mnie w 1903 roku wystosował list do wszystkich duchownych polskich, żeby zajmując się emigrantami polskimi, nie zapomnieli o tubylcach, jak my ich nazywamy, metysów czy kawoklami, żeby także ich przybliżali do Pana Boga i do Kościoła. Według profesora Ruja Chrystowa Wachowicza, który po raz jako pierwszy zaczął pisać o emigracji polskiej w języku portugalskim, pisze tak następująco. Parafia i polski ksiądz byli nieodzowni dla polskiego chłopa.
Kościół był centrum duchowym, ale także ośrodkiem, gdzie polonista zaspokajał swoje potrzeby komunikacji z bliźnim. W Brazylii te potrzeby zaznaczały się jeszcze bardziej ze względu na odosobnienie, w jakim przychodziło im żyć. Kościół, parafia i ksiądz będą przez długi czas w wielu koloniach w Brazylii jedyną podstawą jedności wśród kolonistów. Podobnie było ze zgromadzeniami zakonnymi żeńskimi. Ja ubolewam się do dzisiaj. Żadne zgromadzenie żeńskie nie opracowało swojej historii, a wpływ śródzakonny był bardzo duży, bo przecież prowadziły szkoły, prowadziły ośrodki zdrowia i tak dalej. Należy chociaż krótko wspomnieć o wizytach duszpasterskich, jakie składali hierarchowie polscy polonusom mieszkającym w Brazylii. Pierwszym z nich był założyciel mojego zgromadzenia, kardynał August Chlond, który jadąc na Kongres Międzynarodowy Eucharystyczny do Buenos Aires, zatrzymał się w stolicy w Rio de Janeiro, był przyjęty przez Getúlio Vargasa, przez prezydenta, który uznał go za honorowego gościa swojego państwa i dał do jego dyspozycji samochód, aby go obwożono po mieście. Potem wracając z tegoż kongresu, biskup Józef Gawlina z Częstochowy, który towarzyszył kardynałowi Chlondowi, pozostał przez 3 miesiące i odwiedzał na południu Brazylii wszystkie ośrodki polonijne. Pozostawił po sobie książkę, która jest ciekawa, bo opisuje rzeczywistość, jaką spotkał. Często przybywali także przedstawiciele prymasa Polski, który był odpowiedzialny za duszpasterstwo polskie w świecie. Był tak zwanym opiekunem duchowym Polonii. Mieliśmy też kardynała Glempa w 1984 roku. Był także 5 lat temu prymas Polski Józef Kowalczyk. Przebył arcybiskup Stroba, Franciszek Macharski. Nie będę wymieniał biskupów, którzy przyjeżdżali odwiedzać księży diecezjalnych pracujących w parafiach brazylijskich. I ostatnim biskupem pod koniec zeszłego roku był, którego obwoziłem przez 3 tygodnie po parafiach naszych, biskup Lechowicz, odpowiedzialny w imieniu Konferencji Episkopatu za duszpasterstwo polonijne. Mówiąc o duszpasterstwie polonijnym, nie można wspomnieć o istnieniu polskiej misji katolickiej w tym kraju. Początki są w 1953 roku. Został ustanowiony pierwszym rektorem na wniosek arcybiskupa Józefa Gawliny ksiądz Ludwik Bronny, wizytator Zgromadzenia Księży Wincentynów. Otrzymał nominację od kardynała Aedoto Giovanni Piazza, odpowiedzialnego za kongregację Stolicy Apostolskiej. Misją rektora było to, że powinien odwiedzać skupiska polskie, starać się o sprowadzenie księży z polskich, ale największym problemem było to, że nie miał subwencji finansowych. Czytając list, jaki napisał podczas Soboru Watykańskiego do prymasa Wyszyńskiego, będącego w Rzymie, żeby Sobór ustanowił specjalną składkę na misję, ale żeby przynajmniej jakieś 10% przeznaczyć na pomoc, na duszpasterstwo polonijne w Brazylii, żeby rektor miał z czego korzystać, żeby odwiedzać środowiska. Ja go podziwiam, bo przecież odwiedził tyle środowisk, tyle archiwów brazylijskich i całe swoje bogactwo intelektualne pozostawił na Uniwersytecie Jagiellońskim. Chciałbym się z nim zapoznać. Obecnie, wcześniej przede mną ksiądz Benedykt Rzymkowski przez 3 lata wydawał echo Polskiej Misji Katolickiej co 2 miesiące, ale też zaprzestał ze względu na brak wsparcia finansowego. Kiedy zostałem rektorem w 2009, zacząłem wydawać echo Polskiej Misji Katolickiej, potem zmieniłem nazwę na echo Polskiej Brazylii, Polonii Brazylijskiej. Też po 7 latach przestałem, bo nie miałem wsparcia finansowego. Z Centrum Studiów Latynoamerykańskich wydawaliśmy taki periodyk 2 razy w roku, Projeções, czasopismo studiów polono-brazylijskich. Po 10 latach, no niestety nasze kierunki się rozeszły, pan profesor świętej pamięci chciał, żebyśmy czasopismo rozszerzyli na cały kontynent latynoamerykański. A ja mówię, problem Polonii Brazylijskiej jest tak szeroki, tyle do opracowania, że powinniśmy się zająć tylko tym czasopisem, ponieważ on wymyślił nazwę Projeções, więc po zlikwidowaniu zacząłem kontynuować z polonijnymi intelektualistami wydawanie
Polonikusa, który już wychodzi przez 10 lat. Dwa razy w roku publikujemy, co się dzieje wśród Polonii, co się dzieje dobrego w Polsce, żeby też i Brazylijczycy, i Polonusi mogli poznać kraj, z którego pochodzi ponad 2 miliony ludzi polskiego pochodzenia. Jeśli chodzi o duszpasterstwo specyficzne, jakim jest właśnie duszpasterstwo polskie, to prowadzone jest ono w następujący sposób. W dużych miastach mamy dwie polskie parafie personalne, w Rio de Janeiro i w Curitibie. Słyszałem ostatnio, że w Curitibie polska parafia personalna została zlikwidowana ze względu na zmniejszającą się liczbę uczestniczących na mszy w języku polskim. Ale istnieje przy Kościele Polskim, zbudowanym przez Polaków, duszpasterstwo polonijne, które nasi księża prowadzą. I są też dwie kapelanie polskie, w São Paulo i w Porto Alegre. Księża Wincentyni po 70 latach pracy w Porto Alegre zostawili kapelanie i odeszli. Ja dojeżdżałem co jakiś czas na większe uroczystości. Powiem szczerze, jak słyszałem, jak oni śpiewali po polsku, jak śpiewali Boże coś polskie, ja byłem przekonany, że to są emigranci świeżo przybyli z Polski. Później po mszy, jak zacząłem rozmawiać, to już jest trzecie, czwarte, piąte pokolenie. Wiele osób nie mówi po polsku, ale śpiewają po polsku, ale z takim przejęciem, że ja im mówię, wy jesteście godni specjalnego studium, żeby was opisać, bo jesteście Brazylijczykami, którzy kochacie Brazylię, ale z drugiej strony macie w sobie to poczucie, żeby wyrażać Polskę przynajmniej przez śpiew pieśni religijnych. Ponieważ pani profesor Elżbieta się spieszy, więc powiem na koniec to, co napisał inżynier Edmund Gardoliński. Urodził się w São Mateus do Sul, pracował w Porto Alegre jako inżynier budowlany. Był synem polskich emigrantów i napisał tak w czasopiśmie w Porto Alegre, w Diario de Noticias w 1957 roku. Dążeniem, jeśli nie marzeniem Polaków, musi w tym wypadku być tylko to, by każdy z potomków polskiego elementu wiedział o swym pochodzeniu, nie wstydził się go i był przychylnie usposobiony do spraw ojczyznych swych przodków. Ta pozytywna świadomość nie tylko wystarczy, ale będzie gwarancją duchowej łączności z Polską człowieka, który jest Brazylijczykiem, mocno tu osiadł, a mimo to otacza przyjaźnią i serdecznością odległy naród polski, niby dalekiego, ale kochanego krewnego.